Hej, witam was, z tej strony Gal i ruszamy w kolejną przygodę. Na polu straszny upał, więc wybaczycie mi, że jestem ubrany jak jestem ubrany, czyli w krótkich takich rękawkach. Tak, to jest ten destroyer, w którym są ogromne problemy, żeby go zestrzelić. Spróbujmy jeszcze raz. Nie no, kurde, próbowałem dwa razy i nie pykło. Myślę, że nie pyknie już. Jedyne co, możemy polecieć i spróbować go trafić chociaż raz, żeby nam jakieś satelity nie zestrzelił. We have eyes on the bandit. Approaching target now. We're getting eaten up here. No, nie wiem, czy go nawet... czy go zarysowałem. A, spoko. O kurde, o! Czekajcie, tu bym miał aż 3 myśliwce. Nie mam tego. Fusionów jeszcze. Więc chyba nie uda mi się go zestrzelić, ale spróbować zawsze można. Kto nie próbuje, ten nic w życiu nie ma. Nie obstawiam, żeby mi się udało cokolwiek zdołać i prawdopodobnie wrócimy do tego autosave'a za 2 minutki. No, ale spróbować próbujemy. Balans. Jakbym miał dwóch z IP kanon, to może, kto wie. Dwa IP kanon może by wystarczyły. Dobra, oberwał trochę, ale jeszcze stoi. Spróbujemy defensywnie. Engaging bogey. Nearing strike range. Taking heavy fire. We're going down. Nie, musimy mieć dwie potężniejsze bronie, żeby w ogóle się do niego zabrać. Akad Fusion i IP, albo dwa IP, powinniśmy go pyknąć wtedy. No ale bez takiego czegoś nawet nie mamy co... Kurde, Battleship. No to z Battleshipem też nie mamy szans. Skanuje nam satelity, więc możemy stracić satelitę. Dokładnie. Okej, jak panika? Kanada jest troszeczkę spanikowana. Ale wysyłamy satelity i mam nadzieję, że się trochę uspokoi. Okej. No cholera, kolejny battleship. A ten se tylko lata w powietrzu. Może by wylądował. Za 3 komputery 120. Nie no, kasa mi akurat aż tak nie jest potrzebna w tym momencie. Komputery się bardziej przydadzą do Firestormu. Kolejne satelity. Transportowiec. O, transportowca można by spróbować zestrzelić. W sumie trzeba było zapisać, bo nigdy, wiecie, ze statkami to nigdy nie wiadomo, czy się w końcu wam uda coś, czy się nie uda. Nie. Już mogę wam powiedzieć, że nie tą bronią. Jakbyśmy mieli IP kanon, może, ale tym czymś raczej nie mamy szans zestrzelić tego, więc... Więc sorry, Winnetou. No, to można sprzedać, bo tego w sumie nie potrzebujemy. Teraz tak, co ja bym chciał zrobić? Może transportniemy sobie jednego z Firestormów. Hangar. Jednego z Firestormów transportniemy sobie do Azji. Dobra. Fusiony są za ile zrobiono się? Fusion... O, za 12 dni dopiero. Kurde, kolejny transportowiec. Fuck! O, tylko ten wylądował. 52.
No dobra, czy to nie będzie jakaś łatwa przeprawa, ale spróbować zawsze można. Dobra, potrzebujemy. Które to jest w ogóle miejsce z przodu? Potrzebujemy tutaj jakiegoś potężnego żołnierza. Kurde, no nie mam za dużych tutaj wyborów. Dobra, weźmy tabula. Weźmy myszkę. Weźmy panka. Smoki. Wyborowa. Za ile dni w ogóle mi ktoś wraca, żebym ja tu miał z kim iść dalej? No, za kilka godzin już będziemy mieli troszkę uspokojone sytuację, więc spoko. Mamy w sumie dwóch ciężkich mechów i panka, czyli już nie potrzebujemy takich ciężkich dział. Można by było wziąć kogoś... Dobra, Molek niech pójdzie. A reszta to pójdą jacyś mniej doświadczeni żołnierze, którzy muszą zdobyć doświadczenie. Może być jeden infantry i scout by się przydał. Ale jak widzicie, dopiero najbliżej jest echo. Dobra, ale niech będzie echo. Okej. Teraz tak, musimy uzbroić tą naszą ekipę. Coś czuję, że tutaj mi się gdzieś zbroje pogubiły. Ale z drugiej strony, czy ja będę potrzebował te zbroje? Dobra, i tak to wyczyścimy, żeby mieć wszystkie najlepsze... wszystkie najlepsze tutaj możliwe elektropulsar, fusion i mech kinetyczne. Wyborowa będzie troszeczkę dalej stała, więc wyborowa mogłaby mieć Violanta, Tom, medyczne Tom i tak. Niech będzie do latających. W sumie zobaczę zaraz, czy tam w ogóle latający jacyś będą. Czy tam jacyś latający będą? Sektoid Commander, Sektoid Outsider, Muton, Finman, Floater. Dobra, będą Floatery i Mechtoidy. Okej. Muton. Spoko, może nie będzie akurat aż tak źle. Dobra, panka też trzeba tutaj ładnie uzbroić. W najlepsze moje najlepszą plazmę, jaką mamy w tym momencie. Ty mimo wszystko dostaniesz heavy plazmę. O, mam dwie heavy plazmy, bardzo mi się to podoba. Pytanie tylko, czy... Ty masz 4 życia. Czy ja nie wolałbym ci dać Titan Armor tego... No, takiego uzbrojenia. Myślę, że chyba tak będzie lepiej. Molek. On nie może ten lepszy wyrzutni rakiet wziąć. Mógł wziąć heavy plazmę. Dobra, niech weźmie sobie dodatkowe obrażenia. Smoky jest jako mój snajper, tak? Dobra, to niech będzie. Medycznego już mam żołnierza. Tu jest wszystko uzbrojone. To zostaje mi jeszcze tylko... Kurde, ale tutaj też z drugiej strony on ma mało życia, tylko 4 plus 7. Ma Lightning Reflex. Act Flower i Scope może? No. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Żebym nie musiał tracić czasu, jakby coś poszło nie tak. Zapiszę sobie grę jeszcze w tym miejscu, na wszelki wypadek, jakbym musiał powtarzać misję albo coś w tym stylu, by było... byłoby, wiecie, nie tak jak sobie to założyłem. A czasem tak bywa, że... coś nie idzie po naszej myśli i wtedy można zawsze powtórzyć. A to jest lądowanie, to nie jest zestrzelone, więc może być różnie. Okej. Jesteśmy gotowi chyba. Okej. Trzy wielkie armaty.
Mam nadzieję, że z połki ma tego. Ma widok drużynowy. Że będzie mogła czyścić. W sumie po zamek to Aidami tutaj nie ma jakichś takich większych. A wziąłem w ogóle granaty dymne? Chyba nie. Dobra, ale tak, wyborowa ma lighting, ma ten, ma widok drużynowy, znaczy widok drużynowy, tylko ma in the zone. Społki powinna mieć in the zone, Tabul powinien być wytrzymały na obrażenia i dużo zadawać. Mamy disabling shota u myszki, czyli jakby tam jakiegoś jednego mechtoida można było zamknąć. Fakt, że jest ich 50, czyli to jest takie coś jak baza. I żeby tylko wszyscy naraz nie wyskoczyli, to może będziemy mogli spokojnie to wyczyścić. Dobra, zrobimy to tak. Plan jest taki. Na razie się rozstawimy. Na razie się rozstawimy tutaj gdzieś. Tutaj za to drzewko nie możemy stanąć. Tutaj są jeszcze drzewka. Rozstawimy się tutaj i poczekamy na przedpolu na to, co się będzie działo. To sobie standing może weapon, jak będzie miał wyskoczyć. Reszta kto może, niech sobie włączy Overwatcha, a to nie może, to niech czeka. Plan jest taki, że poczekamy sobie z jakieś 3-4 tury. Zobaczymy, czy samo ktoś coś do nas wyjdzie, czy nie wyjdzie. Jeśli w ciągu 3 tur nie wyjdzie, to się ruszymy w lewą stronę prawdopodobnie. Tutaj gdzieś pójdzie, zaczniemy się przesuwać. Spróbujemy wejść do tamtego statku od... Czy tam miało być jakieś feriale? Sectoid Commandery miały być. Tam jakieś eferiale miały być? Słyszałem eferiala. No spoko, może miały być. Tu jest tył? Czy tu jest przód? A tu jest tył? Cholera. No nie wiem, ale chyba zabierzemy się z tej tamtej strony, ale wcześniej poczekamy sobie troszkę. Jeszcze z 2 tury. Dlaczego dwie tury poczekamy? Bo jeżeli coś wyjdzie, no to chciałbym tutaj rozwalić, póki mam osłonę. Jak zacznę się tam ruszać, to niekoniecznie nie będę miał osłony, więc... Dobra, jeszcze jedna tura. Jeszcze jedna tura czekamy. O jest, idzie. No tak jak myślałem. Wcześniej czy później będą musieli wyjść. To jeszcze jedna tura. A mogłem sobie standing weapon włączyć u tej myszki. Teraz powinni już Nie wyszli. Dobra, ale z tej strony coś się rusza. Okej. Okay. Ci z lewej strony są gorsi, bo oni mogą nas flankować. Ci tutaj od góry jakby wyszli, to nie byłoby tak źle, bo... Dobra, jeszcze jedna tura. Ale to już ostatnia chyba tura. Czy oni wejdą w nasz zasięg? Nie, ci się przeszli tam. Ci z prawej strony wyjdą. Cholera. No niedobrze. Czy jak tu podbiegnę, czy ich wypaczę? Nie. No dobra. Powolutku się chyba przemieścimy w tą stronę. Okej, ty powinieneś być poza zasięgiem. Natychmiast.
tabul tutaj. Ja poszedł. Boję się, bo ten snajper został troszeczkę z tej strony, gdzie nie ma za dużej siłowni. Tu mamy, tak jesteśmy ustawieni, mogą nas krzyżowy ogień wziąć, ale ogólnie czekamy. Dwa mech to już widzieliśmy. Jeden ma obstawę dronów. Drugi ma ten. No i słyszymy cały czas. Słyszymy cały czas. Okej. Okej. Duży jest ten mechtoid. No dobra. O, stąd mógłbyś do kogoś strzelić. Spoko. Ogólnie to mogłaby do niego spróbować strzelić wyborowa, bo jak go zabije, to będzie miała in the zone. No dobra, tabul tutaj do góry. Overwatch. Ty mógłbyś raz strzelić. Okej, oberwał, ale nie został zabity. Drugi raz nie strzelamy, bo chciałem sobie zostawić ten strzał. Molek się zbliży. Echo się zbliży. Teraz nam, jak nam wyskoczą tylko z tej drugiej strony, to będzie problem. Dobra, tu mamy nawet strzał od Echo. Ale również powinna móc strzelić do nich smoki. Tak jest, jedno mniej. Dobra. Ciebie schowamy tutaj, żebyś ci się nic nie stało. Reszta na Overwatchach. No i czekamy, co się będzie działo. To ten duży mechtoid wymyśli. Wychodzi dron. No dobra, Overwatcha ściągną na siebie dron. Nie mamy już overwatchy. Dobra, idziemy mechtoid. Co on będzie robił? Strzela. Wow, 13. Mocny strzał. On prawdopodobnie ma strzał automatycznej reakcji. On ma prawdopodobnie strzał automatycznej reakcji. To zobaczymy. Gdzie jest Echo? Echo, sprawdź to. Rapid reaction, execute, podwójny strzał. Overwatchy nie mają kary. Ignoruje moje redukcje obrażeń, dlatego taki duży został. Absorbing, platforma. Sztok, o kurde, będzie ciężko się przez niego przebić. Tak, tak, jest, tu jest to. Reakcja sensor, czyli po moim strzale on też będzie chciał odpowiedzieć od razu. Okej. Widzę tego, nie widzę tamtego z tyłu. Na pewno musi do niego strzelić Echo, to jest. To jest pewne, bo musi ściągnąć z niego ten automatyczny strzał reakcji, Lightning Reflex. Dokładnie. Fajnie by było mi tego z tyłu namierzyć. Już tam ruszam. O-o, aha. Mogę w ogóle na dół sobie zbiec. Wtedy jakbym zbiegł na dół, byłaby szansa, żebym go mógł elektropulsarem ściągnąć. Jakim elektropulsarem zasięg? O, widzicie, ma szansę. Wiecie co, to spróbujemy to powtórzyć. Wiem, że mógłbym to ciągnąć, ale ogólnie to zlądowanie i chciałbym zminimalizować ryzyko jakichś rannych albo coś na tym, coś w tym stylu.
Czy ta boli? Gdzie ty jesteś? No jesteś tam, tutaj dobiec do niego. No spoko. Dobra, zaczynamy tak jak przedtem. Musimy strzelić tutaj. O, tym razem trafiliśmy. Jest holo targetingowany. Dobra. Ty go nie widzisz. Oczywiście, że go nie widzisz. Oczywiście, oczywiście. Spoko. To w takim bądź razie tak. Ty podejdziesz tutaj. Czy ty masz raderkę? Masz radar armor. Okej. Okay. Już tam ruszam. Tabuj się na Overwatcha nadzieję. Ale mamy nadzieję, że nie trafi ten Sectoid. Cholera, tym razem trafi. No dobra, ale tabul ma również... Chyba jeszcze jeden? No, Overwatcha. Strzelają do... Ale tabul ma tą swoją... swoje leczenie, więc... Nie powinno być tak najgorzej. Elektropulsar, który powinien tego mechtoida wyłączyć. Dobrze. Mogę go zrobić w odwrotnej kolejności, bo na początku tego sektoida spróbować zabić. W ogóle nie widzę tego sektoida. Jaja, co robicie ze mnie? No dobra. Może go nie widzę, no. Dalej go nie widzę. Ciekawe, jak mi tam rzucił granata. Aha, nie dorzucę tam granata. Dobra, no. A rakieta tam doleci? Nie doleci. No ale dobra, strzelmy. Strzelmy tam rakietą mimo wszystko. Przynajmniej widzę tego sektoida z tyłu. Dobra, snajper. Czy coś flankujesz? Cholera, tego nie flankujesz. On ma nadal osłonę. Okej, no to niedobrze. Kogo widzisz? Tego i tego. No dobra, do tego mógłbyś... próbować ugryźć, ale się nic nie udało. A, reload me. Czy ty masz jakieś szanse? No malutkie masz na tych. Dlatego masz szansę, więc spróbuj. Tu jest średniętym. Myszka na pewno się musi zbliżyć, żeby się troszkę podleczyć tą moją ekipę. Smoki coś widzi, ale... Dobra, niech strzela do tego mechtoida, bo jego musimy na pewno załatwić. Jak widzicie, to nie będzie takie wcale łatwe. Tabul mu odda, trafi go? 34%, trochę mało. No właśnie. Nie trafiłem. Zostało jeszcze dwóch. Któryś z nich da na pewno shielda. To ten da shielda pewnie. A nie. Ktoś do mnie strzela. Próbuje strzelać tylko do mnie? No dobrze. To teraz trzeba tego mechtoida w następnej kolejności rozwalić. Okej. W tej kolejności trzeba rozwalić tego mechtoida. 9 i średnięcie kolejne. O kurde, zapomniałem o szczerej reakcji. No to nie. To, bo to echo miał szereg jeszcze. Nie wiem, bo ja myślałem, że on jest disablingowana. Przecież to nie było disabling. Cholera, ale... Cholera, no już są autosave'y. Wiem, zaraz będę w komentarzach miał... Że do dupy sezon, bo używasz autosave'ów, ale no... Jestem blisko końca, żebym miał teraz wziąć i po prostu... nie grać autosave'ami i położyć cały sezon tylko przez to, że robię takie głupie błędy. Bo dobrze wiedziałem, że miałem na początku strzelić ten echo, tylko że człowiek jak się zapętli, już myślę o tych, jak rozwalił tych sektoidów. To zapomina się o takich prostych podstawach.
troszkę. Dobrześ go, dobrześ mu przyłożył. Jeszcze ma 13. Teoretycznie, jak ty byś go załadował i wyborowa mu poprawiła, to może go zabijemy. Wyborowa musiałaby za 11 trafić. No, a u wyborowej jest to możliwe. Okej, pierwszy metr i załatwiony. X-ray neutralized. Ammo on reserves. Dobrze, teraz te sektoidy małe. 39%, dasz radę? Nope. I'm out of ammo. Shot did not connect. Dobra, tu biegniemy za pełną osłonę, spróbujemy uleczyć naszą... naszą wyborową. Weź się w garść, mięczaku! Okej. Myślę, że sobie kucniesz. Czy ty coś widzisz? No widzisz gnojka, ale to małe szanse, że mu zrobić krzywdę. Tutaj włączyłem sobie overwatcha. Teoretycznie wyborowa jeszcze miałaby szansę coś tutaj, znaczy teraz połki coś porządzić. No ale musiałaby trafiać. Tutaj overwatch. A ty sobie przeładuj. Wolę mieć troszkę amunicji. I tak jakby masz czał reakcji. Jeżeli któryś do ciebie zacznie strzelać, to ty mu odpowiesz. Nie trafia. Wzięli mnie na cel. No w którejś 34% w końcu trafisz. Rekalibruję system celowniczy. Opportunista. No nope. Witam Tordaza. Niestety mój rosyjski jest bardzo zardzewiały i bardzo słaby, więc nie będę się wygłupiał gadać po rosyjsku. Ale witam cię, witam cię. No dobra, teraz musimy się zabrać im zająć się ich. Aha, tu nie mam amunicji. No to to sobie przeładujemy. Czy tutaj coś może być w tym pomieszczeniu? Bo jakbym był pewny, że tam nic nie będzie, to mógłbym sobie ich tu ładnie sflankować. Jakie ma szanse mój panek? No nie są najgorsze. No to spróbujmy tutaj. Tak jest. Jeden zero dla nas. Zostały nam jeszcze dwa septoidy. Ty powinieneś widzieć tego. Mógłbyś raz strzelić. O, trafiasz. Super, przeładuj. Echo musi przeładować również. Ty prawdopodobnie sobie kucniesz. Zostaje nam jeden septoid. Ile ty masz amunicji? A, masz jeszcze sporo, przeładowałem przecież w poprzedniej turze. No to strzelaj, 34%. Mówiłem, że w końcu na te 34% trafimy, ale na razie to nie. To 3 strzały były i teoretycznie, zgodnie z statystyką, jeden z tych strzałów powinniśmy trafić. Niestety nie był to ten. 43% dziki. Nope. Dobra. Molka bym chciał tutaj do góry przerzucić. Ty się włącz na Overwatcha, żeby on przypadkiem się stamtąd nie ruszył. A jeżeli się zacznie ruszać, to byłoby już po nim. Okej. Okay. Hunker down jest to pewien spory problem dla mnie. Bo tylko 10%, że go tam utrafimy. Ale on nie założył jeszcze jednej ewentualności, którą ja mogę zaraz spróbować zrobić. Mianowicie, mogę sobie wziąć tych moich żołnierzy kuf troszeczkę zbliżyć. Włączyć tutaj Overwatcha. I tutaj Overwatcha.
A ty go spróbować możesz wykurzyć z tej nurki. Okej. Okay. Nie wykurzył się. Nie wykurzył się i nie wstał. Okej. Okay. Tu jest tylko 20%. To nie wiem, czy się chce wygłupiać strzałem. Ale spoko. To jest 20%. Czy jest szansa go trafić? O, 5 i przeżył. To jest kurde masakra. 10%. Dwie 20 trafiłem, to raczej szanse, że go będę dalej trafiał, są naprawdę teraz już minimalne. Ale spróbować mogę. Na 30% kita. Nic się nie udało. No, jeszcze raz, 20%. Różne tu cuda widziałem, ale niestety tym razem nam cud się nie zdarzył. Chyba, że jeszcze mam jeden pomysł. A, mogę tylko tobie dać rozkaz. To nie, bo jeszcze jakbym mógł tutaj dać rozkaz i jechał, mógłby go jeszcze raz próbować wypłoszyć, to byłaby szansa, żeby się to udało. Niestety nie mamy takiej szansy, prawdopodobnie echo oberwie. A nie, znowu się schował. Teraz mogę go sflankować wyborową. A, jeszcze kolega się uleczył. Mógłbym go sflankować wyborową. Albo tabulem. Dobra, tabul, przebiegi się tam. Nie chciałaby przyjść. Nie chciałaby przyjść góra do Mahometa, to przyszedł Mahomet do góry. 34% ciki. Ciekawe, czy to działa też na sektoidy. Teraz sprawdzimy. Oczywiście, że działa na sektoidę. Okej, okay, dobra. W tym momencie jesteśmy już prawie tutaj z tyłu przy wejściu. Na pewno musimy ulecieć na full wyborową, bo nie chcemy, żeby jej się jakaś krzywda przydarzyła w najbliższym czasie. Wyborowa i tabul będą zbierali obrażenia na siebie, więc musimy ich trzymać w niezłym zdrowiu. I całą ekipę próbujemy teraz przemieścić tutaj. Jasne, na przody, bo to się okazuje, że tu jednak jest przód tej barki transportowej. Ty powolutku, bo musimy cię jeszcze reloadnąć. Okej. Okay. Społki została. Aha, jeszcze nie ma amunicji. Dobra, ale wynoś się stamtąd, bo jakby tam coś wyskoczyło na katernach, to idź ze środka, to by później był niezły bigos. Tu mogłem sobie standing weapon w sumie włączyć. Słyszymy jakieś sektoidy w środku. Możliwe, że nam jest kolejny mechtoid. Dobra. Ciebie tutaj na razie. Musimy poczekać na spółki, zanim się zaczniemy wybierać dalej. No, ewentualnie moglibyśmy się do tego statku zbliżyć już. I tak tam będziemy musieli wejść, więc... O, 33 minuty mamy! Ajajajaj, czyli robimy cięcie w tym odcinku. Dokończę to w następnym odcinku. Ale to dopiero na początku tury. Żeby później nie było jakiś jaj. Tabul musi przeładować. Tutaj możemy sobie zrobić ten... No i dobra. No i teraz... teraz robimy sobie cięcie. I widzimy się na Twitchu za kilka sekund, a na YouTubie jutro. Więc dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do jutra.